Dzień dobry. Dzisiaj przedstawiamy Państwu tego sympatycznego psiaka o pięknym czekoladowym umaszczeniu. Ma na imię Aaron. Ma 2 latka i jest psem w typie pitbulla. Aaron trafił do nas po dość traumatycznych przejściach. Został porzucony przez swoich poprzednich opiekunów. Był chory, przestraszony. Dodatkowo błąkał się po ulicy w założonym ciasno na pysk kagańcu i w ten sposób trafił do naszego schroniska. Długo był nieufny wobec każdego człowieka, który próbował przy nim coś zrobić. Nie pozwalał się dotknąć, nie pozwalał się zapiąć na smycz, wyprowadzić na spacer. Ogólnie był przez dłuższy czas psem nieobsługiwalnym, ale dzięki wielomiesięcznej pracy Aaron zaczął robić postępy, stał się bardziej ufny. Szukamy dla niego domu odpowiedzialnego, najlepiej bez dzieci, bez innych zwierząt, gdyż Aaron niestety nie toleruje ich. Osoby, które chciałyby dać mu dom, dać mu miłość, powinny znać potrzeby tej rasy i podjąć, nie bać się podjąć pracy z nim i dalej kontynuować to, co rozpoczęliśmy w schronisku, czyli pokazywanie Aaronowi, że nie każdy człowiek jest zły i nie każdy mu zrobi krzywdę. Przedstawiamy Państwu Argosa, 6-letniego, przesympatycznego psiaka, olbrzymich rozmiarów, ale z olbrzymim sercem i pokładem miłości do każdego człowieka, który tylko zechce się nim zaopiekować i dać mu wspaniały dom. Argos trafił do nas interwencyjnie, prawdopodobnie również został porzucony przez byłego właściciela. Jego przeszłości do końca nie znamy. Miał być psem agresywnym, nieobsługiwalnym. Jak się okazało, Argos jest całkowicie niegroźnym, sympatycznym i przeuroczym psem, który świetnie sprawdzi się jako członek rodziny, opiekun, a także stróż. Jest bardzo, bardzo czujnym psem, ale mimo olbrzymich rozmiarów ma ogromne serce i potrzebuje wspaniałego opiekuna, który da mu poczucie bezpieczeństwa i dużo miłości. Jeżeli chodzi o wsparcie dla schroniska, jeżeli ktoś ma możliwość, chęć pomocy, to jak najbardziej zawsze przydaje się karma lepszej jakości. Roki przypomina, że również dla kotów. Przede wszystkim mokra karma na tę chwilę, jeżeli chodzi o kotki, jest potrzebna, ale tak naprawdę zawsze każda karma dobrej jakości się przydaje. Oczywiście żwirek bentonitowy, rzeczy typu większe koce, które nie mają wypełnienia, również się przydają w okresie zimowym. Jeżeli ktoś by miał dostęp do słomy w kostkach, też zawsze chętnie przyjmiemy. Oczywiście można wpłacać również darowizny na numer naszego konta, który jest podany na stronie schroniska. Przypominamy również o wpłacaniu
przekazywaniu 1,5% na naszą rzecz i również wszystkie dane znajdą Państwo na stronie schroniska. Także tutaj również bardzo jest to dla nas duże wsparcie, więc zachęcamy do pomocy. No i każda pomoc tutaj, jeżeli ktoś by chciał się zgłosić na przykład na wolontariat, również wszystkie informacje dostępne na stronie, udzielimy także telefonicznie czy mailowo i można również wspierać swoją obecnością zwierzęta, wychodzić na spacery, czy organizować dla nas zbiórki albo pomagać w różnych imprezach charytatywnych czy zbiórkach organizowanych na naszą rzecz. Każda pomoc jest cenna, także jeżeli mają Państwo jeszcze jakiś pomysł, zawsze warto się do nas zwrócić i jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc, za wszelkie wsparcie dla zwierząt.